Witam w ósmym odcineczku Księcia i Tchórza. Tym razem sprawdziłem sobie już, co trzeba zrobić. Oczywiście znowu absurd goni absurd. Odczyt. Z tym odczytem i zapisem też trzeba uważać, bo tutaj nie ma żadnych potwierdzeń. Ale ja sobie zrobię inaczej. Albo dobra. Albo nie, zrobię sobie inaczej. Odczyt stanu gry M8. Tutaj mieliśmy już czosnek amulet, tylko z tym rzeźnikiem zostało, dobra. Bo chcę zachować ten pieniążek, bo potem pewnie trzeba będzie tą absurdalną. Tam tutaj szybko. Tutaj szybko. Co za zadziwiający. Bo już wiem, co źle zrobiłem. Tam trzeba uciąć dwie gałązki. Arrivaldzie, już czas! Zabierz mnie stąd! To szybko przejdzie. A wolę mieć tą monetę wygraną, bo tam nie wiem, czy nie będzie trzeba więcej tych monet wygrać. To podejrzewam, że będzie jeden z bardziej męczących fragmentów tej gry. Aczkolwiek na razie nie trzeba, ale... Na razie nie trzeba, ale no nie będę ryzykował. Bo potem będzie trzeba metodą prób i błędów każdą wygraną zapisywać. Dlaczego trwa mało? Dobra, to mieliśmy w poprzednim odcinku. Wiemy, o co chodzi. Ruszamy. A jeśli zamiast tak wychodzić, można było kliknąć na mapę, byłoby szybciej. Musimy uratować teraz tą babkę z tego zamku Fjord. No i dobra, i tutaj wtedy taki błąd popełniłem, no niby wycina ten osinowy kołek. No i weź tu się domyśl takiego rozwiązania, że trzeba zsiąć dwa te kołki, nie? Latając. Trzeba uciąć dwa kołeczki, a nie jeden. Dobra, tego jednego ostrzymy. Dobra. Zobaczcie, jakie to będzie tutaj teraz absurdalne rozwiązanie. Ucinamy sobie jeszcze drugi fragmencik. No i dobra, i teraz musimy użyć szlachmycy. Nie mogę. Pierwsza część robi. Aha, dobra. Czyli trzeba zrobić krzyż i tej szlachmycy od razu on używa, tak? No dobra. Użyj wody święconej na tym. Błogosławieństwo dokonane. I czosnek. Oręże gotowe. Nie wiem, po co mi trzonek sikiery. Ale mamy ten kołek, a właściwie krzyżokołek. Gra oczywiście nie mówi nic o krzyżokołku, jak o większości rzeczy. No i takiego absurdalnego rozwiązania trzeba się domyślić, że trzeba połączyć te patyki w krzyż.
Właściwie trzeba użyć patyk na patyku. No jakby człowiek grał metodą prób i błędów, używanie wszystko na wszystkich, no w końcu wpadnie na to rozwiązanie. Tak samo jak z tamtego wyjścia, że w końcu użyje jeszcze raz szalika na przykład na tej babce. Ale czy o to chodzi w grach, żeby w taki sposób się męczyć? Dobra, to wcale nie jest... Wszystkich bogów. Dawaj, księże. Jest, uwolniliśmy ją. A tą kobietkę kojarzę. Witam. Mam nadzieję, że teraz porozmawiamy sobie dłużej. To tak się traktuje wybawcę i bohatera? Nie ma sprawiedliwości, miłości i pokoju na tym okrutnym, okrutnym świecie. dała mu w jajca, go kopnęła i tyle. Nawet słówka nie powiedziała dziękuję. Zaraz, coś tu w środku leży. Jakaś kartka. Teraz przynajmniej spełnia właściwą rolę. No, dobra, i mamy teraz kartkę. To brakująca kartka pamiętnika nekromanty. Opisuje czar, utłuszczenie, który ponoć na chwilkę odwraca gabaryty zaklętego nim obiektu. Utłuszczenie zamkniętego obiektu, no i... Co to? Tutaj chyba było, znowu ją złapał smok, tą babę. Czyja to łuska? Zabierz, tylko to gra też tutaj nie informuje. Niechcący klikałem, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Powinno być jakieś DM-ko. No dobra, mniejsza z tym. Chyba Tom porwał smok. I teraz musimy z łuską iść do pustelnika. Teraz z łuską trzeba iść do pustelnika. Weź teraz się domyśl tego. Głębiej myślę, tak jak mówię, jak dawniej ludzie nie było tyle gier, teraz to jest tych gier olbrzymia ilość. Dawniej nie było tyle gier, jak ktoś miał czas poświęcić na tą grę kilkadziesiąt godzin, żeby to biegać i tutaj używać wszystkiego na wszystkim, no to może go przeszedł bez podpowiedzi. Część zagadek da się rozwiązać myśląc, ale... Dzień dobry. Jeszcze wrócę. Ale większość to jednak... Przypatrz się dobrze. Jako wizjoner powinieneś wiedzieć, gdzie obecnie znajduje się istota o takiej właśnie łusce. O nie! To nie tak! Potrafię odnajdywać rzeczy, ale muszę wiedzieć, jak wyglądają. Owszem, do uzyskania wizji potrzebna jest jakaś rzecz. Rzeczy... Obiektu? Obiektu, ale tylko jako pomoc. Najpierw opowiedz mi, jak wygląda to, czego mam szukać, a potem spróbujemy to znaleźć. Muszę wiedzieć, czy to jaszczur, czy wąż, czy jakaś magiczna cholera. Myślałem, że pustelnicy znają się na przyrodzie. Oczywiście, ale na grzybkach, roślinkach, korzonkach, wywarach. Wrócę, jak tylko dowiem się czegoś więcej. No dobra. I my teraz co musimy zrobić? Iść do alchemika.
porozmawiaj. Sklep otwarty. Czyżby studia nad księgą zostały zakończone? Ech, książę, nadal masz powietrze w głowie. W takim krótkim czasie można lekturę Jeno pobieżnie przekartkować. Znalazłeś coś ciekawego? Okazało się, że to nie jest księga magiczna, ale zapiski pewnego podróżnika sprzed wieków. Szczegółowy opis dziwnych roślin, zaginionych zwierząt, tajemniczych miejsc. Fascynująca lektura. Prawie że encyklopedia. Mógłbyś powiedzieć mi o niej coś więcej? Na początek choćby opis zwierząt. A po cóż to? Czyżbyś chciał rozpocząć edukację? Oczywiście. Właśnie to chcę zrobić. Spoważnieć. Uczyć się. Nie uganiać już więcej za dziewczętami, tylko poświęcić sprawom poważnym i wzniosłym. Na przykład nauce. Jestem zdumiony i wzruszony. I skoro tak się sprawy mają, nie mogę ci odmówić. Poczekaj tu chwilkę. No i też domyślić się, że on akurat otworzył sklep. To ile to chodzenia? Smoki, żmije i jaszczury. Wszystko o... Jeden z opisów pasuje jak ulał. Łuska jest smocza. No i teraz... A to? Mamy dać alchemikowi? Nie. Czyli my mamy tutaj... Musieliśmy tylko się dowiedzieć, że łóżka jest smocza i wrócimy do pustelnika. I teraz jak wiemy, że to jest smok, to dajemy mu chyba łuskę i tą kartkę i wtedy on... I wtedy on znajdzie lokację tego smoka. Zamienił się, co prawda, w księżniczkę Shile, ale to już inna historia. Więc skup się i powiedz, gdzie jest ten potwór. To sprawa życia i śmierci. No, już mamy prawie całą mapkę, jeszcze brakuje tylko prawego dolnego rogu. Jeszcze wrócę. No dziwo, została nam tak. Nie mogę. Ta kartka. I teraz idziemy do jaskini smoka. Ta, do jaskini smoka. Jest jakaś zbroja. O,
obejrzyj. Opakowanie po jedzeniu powinno się wyrzucać do śmieci, a nie na ziemię. Opakowanie po jedzeniu. Dobry tekst. Nie, te teksty, dla tych tekstów warto sobie przejść. Z poradnikiem oczywiście polecam przechodzić tą grę, bo bez poradnika to... Nie mogę z tym rozmawiać. Obejrzyj chciałem. Dla kogoś taki czerep to było kiedyś być albo nie być. No i tu jest pajęczyna, tu jest skała. I my musimy... Nigdy w życiu nienawidzę pajęczyn, a tym bardziej takich, które wyglądają na magiczne. No i dobra, i tutaj zapiszemy, ale jeszcze rozwalimy tą pajęczynę. F2. Zapis stanu. M9. OK. I teraz trzeba zrobić coś takiego. Na pajęczynę perfumy. A następnie na skalę, zanim... O! Dobra, i teraz zapiszmy sobie znowu. I pajęczynka za nami, nie? Perfumy nadal nam zostały. No i tu jest smoczek. Obejrzyj. Stwierdzam bez przekąsu, że widziałem dziewicę brzydsze od niego. Dziewicę brzydsze od niego. Rozmową go chyba... Może tą kartkę trzeba użyć. Nie mogę tego użyć. Może lutnie. Nie mogę tego... Tutaj nie wiem co zrobić, bo tutaj już mnie nie było. Rozmową go nie przestraszę. Stwierdzam bez... No i dobra, i coś na tym smoku musimy użyć. Nic się nie dzieje. Czyli o niczym nie myśli? Może ten kastet, nie? Bo to ten... Rozumiem. Czekaj. Użyj kastet na... Dobra, idź. Może ten sztylet trzeba użyć. Nie mogę tego... Użyj kastet na łuska. Nic się... Nie mogę... Nie mogę... Nie mogę... Nie mogę... Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Daj, może fragment kartki mu dać. Dobra, spróbujmy podejść do Archibalda. Nie wiem, co tutaj teraz trzeba zrobić. Oczywiście nie będę znowu błądził i wszystkiego próbował na wszystkim, tylko sobie zerknę na szybko do poradnika. Ale to będzie koniec kolejnego odcinka. Ale zobaczymy jeszcze... Czy się jakiś taki młyn pojawił? Czy ja dobrze widzę? No tak, zaraz. Ale nie, nie można tam do tego młyniku iść. Zobaczmy, co nam poradzi Archibald. Może jemu trzeba dać tą kartkę, bo jemu się te wszystkie czary daje. Nie mogę tego. Sam sobie nie poradzę. Nie, dobra. Nie ma, dobra. Tutaj zapis. Zapis. Jak już będę wiedział co i jak, to kolejny odcinek nagrywam.